Witam. Temat phishingu generalnie gdzieś tam jest dosyć tematem ostatnich czasów, dosyć obszernym, bo mamy z nim styk dosłownie wszędzie. Natomiast jedną z takich opcji spotkania się z phishingiem praktycznie stuprocentowego jest OLX. Ustawiłem ostatnio baterię od laptopa gdzieś, któryś chłodzenie w nim wpadło, ta bateria praktycznie nie była używana, ustawiłem tę baterię. Nagle w minutę czy dwie minuty po wystawieniu takiej baterii dostaję SMS-y na telefon. Oczywiście podajemy numer telefonu, podajemy maila. I telefon jest w ogłoszeniu, a mail z tego co kojarzę, to niekoniecznie, ale zaraz to sprawdzimy, czy taki mail w ogóle jest dostępny na stronie ogłoszenia, czy gdzieś te maile nie wyciekają. Przychodzą nam maile tego typu. To niby już jest zablokowany. Widzisz, nie możesz odpowiedzieć, bo zostało zablokowane. To widzisz, masz tu QR kody, całą historię, że sprzedaż potwierdzona, ktoś tam już coś zapłacił, już możesz wysyłać. Oczywiście kasy nie ma. Ten QR kod nawet nie będę sprawdzał, gdzie on prowadzi, bo wiadomo, że nie prowadzi nigdzie w dobrą stronę. To jest jeden temat. Drugi temat to jest temat, kiedy dostaję maila. I ten mail wygląda tak. Jest nowy zakup, świeże zadanie. Wiadomo, że tutaj mamy mail jest lipny. I on przyszedł nawet z Dropboxu nawet, nie? Ale przyszedł na maila, który jest w ogłoszeniu. Teraz bardzo mnie ciekawi, czy mail z ogłoszenia jest ogólnie dostępny, czy przypadkiem nie stoi z jednej firma, gdzie wystawiać to ogłoszenie, bo dla mnie to dziwne jest, że nagle dostaję phishing wszystkimi możliwymi metodami. SMS-ami, mailami, piszą mi na skrzynkę, rozumiem, SMS-a podaję telefon, w ogłoszeniu dostaję badziewne SMS-y, tylko że to dosłownie jest minuta, dwie i dostaję SMS-y, ktoś mi je wysyła, więc ktoś chwilę po tym, jak ogłoszenie jest aktywne, nagle dostaję SMS-y z tym, że już zostało dokupione. Wiadomości na portalu też się pojawiają za chwilę. Przychodzą też maile. Wydaje mi się, że maili nie ma. Jak widzisz, jest ogłoszenie. I bez zalogowania się na portal, teoretycznie numeru telefonu nie jestem w stanie uzyskać. E-maila chyba raczej też nie, ale sprawdźmy to. Ctrl F, małpa, gmail.com. Znalazł 0 na stronie. 737. Znalazło jedno. Więc generalnie maila nie ma na stronie. Wpiszę tutaj z całego maila. No i nie ma na stronie. Czyli na stronie bez zalogowania się. Podejrzewam, że i się po zalogowaniu nie jestem w stanie się dostać do maila. Telefon to widać, natomiast wiadomość, nazwa użytkownika jest widoczna, ale bez maila. Więc jakim cudem przychodzą maile na skrzynkę? Przecież nazwa domeny może być różna. Gmail, tlen, kurwa, wszystko jedno. Ale tutaj jest trafiony temat. Goście wysłali maila po prostu na trafiony temat, więc gdzieś nie kumam tego, bo odezwać się na pod ogłoszeniem oczywiście można, po zalogowaniu widzę ten numer telefonu, ale maila nie ma, na który zostało założone to konto, na które wystawiona jest ta oto rzecz. Więc